Szalowe szalarem, bredyna. Ja cię kocham, ty mnie nie. Kurde. Jak mi to wszystko boli. O tak, robię, widzisz? Tu ciągnę. Z tego konserwa na niego. A teraz! Siema, siema, siema! Witam wszystkich na Oko Market Show. A z wami surprise dzisiaj Bartek i Zyrzyla. I Zyrzyla, surprise nie było. Przepraszam. Wiesz co, dzisiaj zrobimy, spróbujemy zrobić pizzę. I włoską pizzę, taką prawdziwą. Nie, no prawdziwą to nam nie wyjdzie, bo będziemy robić w domu. W takim będziemy robić w zwykłym piekarniku, gdzie 250 stopni, nie ma, nie więcej. Bo jak wiesz, robią pizzę normalną, to tą pizzę robią tak 10 stopni, 300 czy 400 i ta wiesz, bardzo gorąco, szybko, szybko robi się tam 3-5 minut maksymalnie. To dzisiaj będziemy robić dwie pizzy. Jedna taka łagodna, będzie taka coś podobnego na pizzę Hawaj. Z kurczaka wiesz, ananas, kurczak. A inną zrobimy taką ostrą pizzę z kiełbasą, taką fajną, wiesz, z wioski kiełbasa, taka prawdziwa. I będzie tam dużo wszystkiego, pieprzu, kajan pieprz i taka papryka będzie taka jalapeno, nie? Także robimy dwie pizzy, zobaczymy, co u nas wyjdzie. A zaczniemy robić, no z czego? Z sosu do pizzy, taki prawdziwy włoski sos do pizzy. Włączamy petelnię na średni ogień, coś takiego i kroimy. Cebulkę. Mamy fajną cebulkę. Możesz używać jaką chcesz. Ja używam zwykłą cebulkę. I pokroimy tak, wiesz, na takie malutkie kawałeczki, takie bardzo malutkie, żeby w tym sosu trochę tylko byłoby czuć tą cebulkę. Dodajemy trochę oleju oliwkowego. Tak, żeby było do sosu. Dobrze, starczy. Cebulkę do petelni. Niech tu ona smaży się pod powoli, a my szybko będziemy robić teraz tego swojego sosa. I patrz, mamy takie pomidory w sosie. W jakim? Własnym. W własnym sosie mamy pomidory. Normalnie lejemy. Dodajemy jaki sos dla pizzy bez oregano. Niemożliwe. Także szalowe szalarem, bredyna. No i patrz, dodajemy tak niemało. Patrz ile. Żeby tak normalnie, o. Dobrze. Dodajemy bazylika. Szalowe szalarem. Dodajemy dużo bazyliku. Nawet tyle. Dobrze. Trochę solimy. I dodajemy cukru, żeby był balans. Bo ten sam wiesz, te same pomidory jest trochę kwaśne. To żeby był balans, dodajemy trochę cukru. Dobrze, starczy. Jak zawsze, pieprzymy. I dodajemy czosnek. Dwa takich ziemka, starczy. Na cały sos, nie ma problemu. Robimy tak. Tak, robimy. Żeby czosnek sam, widzisz, wypadł, widzisz, już nie ma. I wszystko, czosnek trochę pokroimy. Czosnek do środku. Trochę jeszcze oleju oliwkowego. Bierzemy blender. I blendujemy sobie. I patrz, teraz ten cały sos do petelni. My potrzebujemy, żeby on taki był trochę taki gęsty, bo teraz on jest za rzadki. Za rzadki, widzisz? Taki bardzo już rzadki jest, patrz. Cały czas mieszaj teraz, żeby nie spaliło się wszystko. No i mieszaj, mam czas, nie? Możemy mieszać, jakieś bajki gadać, albo śpiewać jak ty chcesz. Ty lubisz śpiewać, nie? Mr. Zyrzyla. Jak to było? Pizza, pizza. A, o tak, ja teraz przypominam taką piosenkę, nie? Taki. La, 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 la.
la 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 la. O pizza, pizza, ja cię kocham, ty mnie nie. O pizza, pizza, ja już nie mogę bez ciebie. O pizza, pizza, co ty myślisz o mnie? O moje pizza, będziemy razem albo nie. La 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 la. 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 Także, a jak lubisz śpiewać i gotować, cały czas śpiewaj, wtedy humor będzie na górze. Jak w Kaukazie, nie na górach, humor cały czas tam chodzi. Cały czas mieszamy ten sos, trzeba patrzeć, może minut tak, 10, coś takiego. Kurde. O, co się stało? A, no! W ogóle ja nie zasnąłem, nie? No bo tyle razów nie mierzesz, mierzesz, mierzesz i po prostu. Okej, okay, patrzcie jaki mamy sos. Gęsty. Jak pamiętasz jaki on był? I patrz teraz jaki on jest. Widzisz? On taki fajny. Ja ciebie pokażę, jak ty bierzesz sos na, czy na łóżkę, czy na taki, patrz. Robisz tak z palcem. I jak to wszystko nie biega już, widzisz, trzyma się to. To znaczy, taki sos jest samy idealny dla pizzy. Sos do miski i niech on co zrobi? Ostygnie. Ostygnie! Wszystko powinno być w temperaturze pokojowej. Także niech on ostygnie teraz, a my będziemy robić ciasto. Bierzemy, no, tak 300 gramów mąki. Mąka powinna być jaka, Bartek? Pszenna. Pszenna mąka, tak. I teraz przepuszczamy tą mąkę przez sitko. Sito. A, pisz w komentarzach, dlaczego my to przepuszczamy. Napisz w komentarzach, bo ja nie wiem dlaczego. A jak ty wiesz, to napisz. Także normalne, nie? O, tak, robimy. Tak, dodajemy jedną łyżkę do herbaty soli. Tak normalnie dodajemy soli. O, żeby tak było. Dobrze? I dodajemy trochę cukru, żeby tylko było tego cukru dla tych drożdży, nie? No tyle ja myślę, nie więcej. Więcej nie dodawajcie cukru, bo jak ciasto to jest słodkie dla pizzy, to jest po prostu, jak mówią u was, to jest masakra. Ja mam suche drożdży, taką paczkę 7 gramów, ale myślę, że pół, coś takiego, pół paczki tych drożdży. Tak, teraz to wszystko przemieszamy. Dodajemy, dolewamy 200 ml wody i tyle oleju. Oleju oliwkowego. No i wszystko. Bierzemy coś, nie? I powoli teraz zaczynamy wyrabiać to ciasto. I zaczynamy to ugniatać. To robimy minut, no 10-15. Trzeba bardzo dobrze ugnieść ciasto, żeby była jednolita masa. Tak, można posmarować ręki olejem. Nie bój się, smaruj normalnie. Żeby wiesz, my powinny mieć, żeby ciasto było miękkie i żeby nie przyklejało się do ręk. Tak powoli dodajemy mąki, żeby nie za dużo, żeby nie było to wszystko, wiesz, takim twardym, takim. Nie robimy kamienia z tego. A ja ci powiem, jak robią. Ja wyrobiłem to ciasto we Włoszech. Oni nie dodają cukru w ogóle. To wchodzi tylko sól, mąka, no na pewno, nie? Olej oliwkowy i drożdży. Takie ciasto zostawiam na godzinę. Później robią takie już kawałki po 200-250 gram, już takie na pizzę. Takie okrągłe, fajne kawałki. I te kawałki zostawiam minimalnie na 8
a może być 10 godzin, żeby to wszystko postojało, żeby ten gaz od drożdży, żeby on już nie był taki aktywny i tylko robią dlatego, żeby kiedy ty to wszystko zjesz, żeby u ciebie w środku nie było tam bu, 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 i później och, jak mi to wszystko boli, nie? Ale to jest mejsterzy, italianskie mejsterzy, nie? A ja co? Nie taki mejsterz? Ja kaukaski mejsterz, jeszcze lepszy niż tam jakiś italianski. Zobacz teraz, jakie miękkie to ciasto, widzisz? Ona, widzisz, nie kleje się już do palców, ale jest bardzo miękka. Taka powinna być taka konsystencja. Znowu trochę oleju. Bierzemy ciasto, robimy tak, ciągamy, widzisz? Jak ja tu, o tak robię, widzisz? Tu ciągnę do miski, normalne, bierzemy to ciasto, wszędzie smarujemy, żeby nie przylipło. Przykrywamy i do ciepłego miasta, gdzieś na 50, na 60 minut, na godzinę. Tak, róbcie, żeby tak było, 30 stopni, coś takiego. No, można normalnie zostawić w pokoju. Też wszystko wzejdzie, to ciasto będzie. My potrzebujemy, żeby minimalne w dwa razy to powiększyło się, nie? Urosło. Urosło, żeby minimalne dwa razy to urosło. A teraz posmażymy trochę kurczaku. Dla naszej pierwszej takiej łagodnej pizzy, nie? Z kurczakiem, co ja mówię, że będzie coś podobnego jak Hawaj pizza. Pytelnia jest rozgrzana, trochę oleju. A jak ja marynowałem kurczaka, to nie ma dużej różnicy, po prostu ten sos soja, nie? Sojowy sos. Sojowy sos był i po prostu ja dodał przyprawę, jaką ja lubię do kurczaka. Nic takiego więcej nie dodawałem. Bo to nie ma różnicy, bo to wszystko wiesz, będzie w pizzy, nie? A sam kurczak, jak ty lubisz takiego marynu? I tak smażymy, nie dużo. Trochę z jednej, trochę z innej strony. Bo później to wszystko będzie jeszcze w piekarniku na pizzę na górę, także to przygotuje się, nie ma problemu. Teraz pokroimy cebulkę. Ja mam czerwoną, mi więcej podoba kolor, po prostu. Bierzemy cebulkę i po prostu taki, jak ja mówię, na takie cieniutkie slice. To będzie na dwie pizzy. Starczy tyle cebulki, to na pewno. Teraz pokroimy pomidory cherry do tej pizzy, która będzie z kurczakiem. Myślę, że na jeden i trzy. Tak, pomidor mamy i potrzebujemy ananasy. Ja wziąłem taki już konserwowany ananas. No jak ty nie chcesz robić tego konserwowanego, to możesz z normalnego, świeży ananas bierzesz, kroisz na takie małe, ludkie kawałki i będzie bardzo fajnie też. Idź. Mamy smaczny ananas. Zawsze tak rób. Lepota. Ja jeszcze dodam trochę pieczarki. Marynowane pieczarki. Tak, marynowane pieczarki. Będzie dobrze. I kroimy kurczaka. Kroimy na takie, myślę, 3 mm do 0,5 cm na takie kawałki. No i tyle mamy kurczaka dla jednej pizzy. Ja myślę, że no, to jest to wszystko, no i plus ser. Tak, tak, i plus będziemy mieć dużo seru. No a teraz kroimy wszystko dla naszej ostrej pizzy. Z kiełbasą. To już wiesz, jaka kiełbasa.
Ale ty używaj jaką chcesz. Chcesz salami, chcesz pepperoni, a ja używam prawdziwą kiełbasę z wioski, wędzoną w wiosce, nie wiesz, u człowieka, który to robi, nie wiem ile lat już. Także też kroimy na takie, są takie też po 2 mm, coś takiego. Kroimy na pół. Kroimy na pół, niech będzie. Będzie później lepiej to zjeść, jak będzie na pół, jak nie cały kawałek. A teraz znowu zierzyle. Zierzyle. Marinowany ogórek. Tak. Też nie za grube. Wszystko tak krój, żeby tak, wiesz, 1-2 mm. Dwa ogórki. Też tu. To jest wędzona, słodka papryka. Wędzona. Ja myślę, że taką jedną, może pokroimy jeszcze jedną. Damy trochę czarnej oliwki. Po prostu tak. Na pół. Tak, oliwki mamy. I to nie wszystko. To nie wszystko. Dalej mamy takie malutkie takie konserwowane cebulki. O tak. I też myślę, kroimy tylko na pół. I ostatni składnik to jest papryka jalapenos. Dobrze, może być. Mamy wszystkie składniki dla dwóch pizz. Ale teraz jeszcze co potrzebujemy? No tak, tak, ser. I potrzebujemy dużo seru. Ja mam dzisiaj trzy rodzaje seru. Mam taki specjalny ser dla pizzy mozzarella, ale on jest taki, widzisz, suchy, nie mokry, nie w tej wodzie, ale tylko specjalny suchy dla mozzarella. Jak zawsze, bambarbia, kirgudu. Tak, niech będzie mozzarella. Później mam taki gouda, to jest stary gouda, on bardzo taki intensywny ma smak. Także, gałda jest otwarta już u mnie. Tak, patrz Bartek, pokaż tu ile my dodajemy. Mamy tyle mozzarelli. No dodajemy. No też gdzieś tak, to samo jak mozzarelli. Dodajemy tej gałdy. I jeszcze mamy taki młody, młody, żeby on ciągnął się też jak mozzarella, młody, gouda, ser. Jambar drgery. I dodajemy ten młody też. I teraz ja wszystko przemieszam. I tak, wszystko jest przygotowane. Czekamy jeszcze 10 minut. Nasze ciasto już wzeszło, ona już jest tyle, że wow! I teraz, już teraz włączamy nasz piekarnik na maksa. Ile ty masz? Ja myślę, że ty masz, no jak normalne, 250 stopni. Jak ty masz więcej? Może u ciebie piekarnik, który ma 300 stopni, włączaj na 300 stopni. Może ty masz piekarnik, który w ogóle dla pizzy? No to taki rób, włączaj tam na 350 albo 400 stopni. Wszystko będzie tylko lepiej. A może ty masz w domu taki specjalny kamień do zapiekania pizzy? No to tak, no to pewnie, że wstaw ten kamień do środku, do piekarnika i rób na tym kamnie. Wtedy pizza będzie jeszcze lepiej. Czas na naszego głównego sponsorza. Chcesz coś sprzedać? Samochód, laptopa albo mieszkanie, ale jeszcze nie wiesz, gdzie zamieścić ogłoszenie. Na szczęście jest takie miejsce, gdzie nie musisz płacić za wystawienie ogłoszenia. A to miejsce nazywa się www.okomarket.pl.
OKOMARKET to najnowszy internetowy portal ogłoszeniowy w Polsce. Możesz zamieścić tutaj bezpłatne ogłoszenie w każdej kategorii na okres 7 dni. Czy to będą nieruchomości albo samochody, ogłoszenie na 7 dni będzie zawsze bezpłatne. Co więcej, każda zarejestrowana osoba za sam fakt dodania ogłoszenia dostaje tak zwany kod bonusowy, który na koniec miesiąca weźmie udział w losowaniu. Główną nagrodą jest 1000 zł. Więcej informacji znajdziesz na www.okomarket.pl. Także nie czekaj. Dodawaj ogłoszenie. Teraz, od razu teraz dodaj. I zbuduj dla siebie ten idealny, najlepszy portal ogłoszeniowy. I patrz, przeszło trochę więcej niż godzina. Zobacz, przyjacielu, ile to urosło, ty zobacz. Ile było, ile stało. Ja myślę, że tu minimalne 3 razy. Mąka idzie trochę tak, żeby dobrze. I teraz fajnie. O, patrz. Widzisz, jak ona wyszła? Bo tam był olej. Od razu kroimy. No tak. Na 2 takich kawałka. Widzisz? Serce. Ja cię kocham. Człowieku, widzisz, jak fajnie. Tak, co ty my mamy? Mamy taki kawałek ciasta. I teraz z niego zrobię też taki okrągły. Widzisz też, ja tu u góry ciągnę, a tam pod, co zrobię? Pod miniatem? Tak formuję ciasto. Widzisz? Fajnie. Bierzemy wałek. Trochę mąkę. I teraz od siebie w różne strony. My robimy teraz nie grubą pizzę, a cieniutką pizzę, to ona powinna być ciasto grubości tak od milimetru maksimum do, no tak myślę, 3-4 mm to w ogóle to już jest góra. Mam i takie dużo pizza. Widzisz, ona nie jest bardzo taka fajna okrągła, bo pizza nie powinna być taka okrągła. To jest, wiesz, ze Stanów to przyszło, że pizza powinna być okrągła. Italianie w Italii tak nie robią. Jak jest, tak będzie bardzo dobrze. Teraz my bierzemy sos i tego dużo sosu bierzemy i smarujemy pizzę. Pokażę, jak my to robimy. Smarujemy, ale smarujemy nie do końca. Zostawiamy, no patrz ile zostawiam, tak gdzieś 2 cm. Zostawiamy coś takiego. I teraz nasz piekarnik jest rozgrzany do 250 stopni, tak? I teraz tą pizzę do piekarnika na 5-6 minut. Nic więcej tu nie robimy, tylko ciasto i ten sos. Na gdzieś 5-6 minut. Trzeba tam patrzeć ile, ja pokażę jak powinno być, a później tylko już mi dodamy ingredienty i wytłumaczę dlaczego my tak robimy. Także teraz szybko do piekarnika. No i zobacz, przeszło 6 minut, równo 6 minut, widzisz, trochę tu podepiekło się, widzisz, już jak ona wygląda, widzisz, a tam już, o patrz, tam też już jest suche, one już prawie gotowe. Teraz tak, szybko co robimy. Najpierw idzie zawsze, na pizzę idzie najpierw syr. Mamy syr, dobrze? Teraz trochę cebulki, tak. Dodajemy tego naszego kurczaka. Trochę ananasu. Tak, trochę chili.
i trochę nasze pieszarki. I teraz trochę tylko patrz ile na górze tego syru. Ten krawędź my posmarujemy oliwkowym olejem, żeby on nie był taki suchy, wiesz? I teraz to wszystko jeszcze, myślę, na takich 5 minut do piekarnika na 250 stopni i pizza jest gotowa. Tam cały czas patrz, jak już będzie tak już bardzo brązowy, to znaczy, że wszystko jest gotowe. Tylko bardzo proszę Ciebie, nie spalaj pizzy, bardzo proszę. Także do piekarnika 5-6 minut i patrzymy. Kosztujemy. Kroimy nasze pizze z kurczakiem. Patrz, jak ciągnie się, widzisz ten ser? O, patrz tam na dole, widzisz? Pozapiekło się wszystko idealnie. Próbujemy, ja już nie mogę. Smacznego! To jest idealna pizza, którą ty możesz zrobić w domu. Ja nie żartuję, naprawdę, to jest idealna pizza. Bo ciasto jest pozapiekane idealnie, ono jest miękkie i nie surowe. To wszystko, ser ciągnie się, wszystko wiesz, jest no tak jak w pizzerii. Naprawdę, ty nawet nie w każdej pizzerii ty dostaniesz taką pizzę, nie w każdej. Teraz robimy naszą pizzę ostrą. Z pieprzem i z papryką jalapeno. Tak, ta pizza trochę u nas wyszła mniejsza, ale ja zostawiłem, żeby tu, jak to nazywa się ten? Krawędź. Żeby na krawędź był taki trochę grubszy, nie? Żeby to wzeszło lepiej. Zobaczymy, co będzie. Teraz to samo robimy, smarujemy. Dużo smarujemy sosem. No i znowu, gdzieś na 6 minut do rozgrzanego piekarnika, to 250 stopni. Jak robimy tak samo jak z pierwszą pizzą. Lecimy. Wszystko. Przeszło 5, nie, przeszło wiesz ile? 7 minut. Bo wiesz, ona trochę taka grubsza jest. Widzisz? Ja grubsze tu zrobiłem, żeby to było jak prawdziwa pizza. I znowu to samo. Bierzemy nasz syr i zawsze najpierw syr. Tak, to co teraz? Jaki z pierwszym wariantem, z pierwszą pizzą idzie? Idzie cebulka. Cebulkę mamy. Teraz naszą kiełbaskę. Trochę ogórek, gdzie nigdzie ogórek. Teraz dodajmy trochę tej naszej wędzonej, marynowanej papryki. Papryka jalapenos. I teraz... Z talerza ci się leje sok. O, mi ci z talerza leje sok, a coś ty nic mi nie gadasz, człowieku. Tak, dodaliśmy to. Trochę tak, oliwek. Tak, co ja tu bawię się jedną ręką. Trochę tej cebulki. Żeby było naprawdę takie ostre, ja dodam trochę pieprz kajeny. Kajeny pieprz, nie? Kajeny pieprz. I tak wszędzie trochę, że... O, tak. To teraz ta pizza będzie naprawdę ostra. Kto lubi na ostro, to będzie dobrze. Na górę, jak mówią, trochę seru. A ty widzisz, ten ser już coś na dole ser, już patrz, już on jest ten, taki po... Roztopiony trochę. Roztopiony już trochę, widzisz? Tak, to my, Bartek, teraz zrobimy? Posmarujemy krawędź olejem z oliwek. Tak. Wszystko, mamy wszystko na pizze, na górze i teraz znowu na jakieś 6, 5, 6, może 7 minut, to zależy, do piekarnika. I kosztujemy naszą drugą pizzę. Lecimy. No i trzeba spróbować, posmakować, co tu było, kroimy. Co tu było, co wyszło. O tak. O tak. Jalapeno moje spadło. Próbujemy, co tu wyszło. Jak będzie, o patrz też. Patrz tu, widzisz?
Jak fajnie pozapiekało się wszystko. Tak jak powinno być. Ona jest miękka, ona jest fajna, ona jest najlepsza pizza. Smakujemy, próbujemy. Ja ciebie powiem tak. Też taka sama idealna dobra pizza. Tak, ona jest pikantna. Ona nie jest tak, żeby wiesz, taka super ostra. Nie. Ona jest taka normalna, ostra. Kto lubi trochę ostre, to ta pizza jest 100% dla tego człowieka. W warunkach domowych ty możesz zrobić taką pizzę, że jak mówiłem, nie znajdziesz może nie w których pizzeriach. Nie? Także bardzo dziękuję, że był z nami. Subskrybuj się na nasz kanał. Jak się mi podoba, to dostaw palce do góry. Zawsze dodawaj ogłoszenie do Oko Market, bo no wiesz, zbuduj dla siebie ten portal i będziesz najszczęśliwszy człowiek w mirze. I zawsze bądź z nami, bo zawsze my ciebie pokazujemy tylko najlepsze recepty. Także żegnam wszystkich i do zobaczenia na Oko Market Show. No, prawdziwą to nam nie wyjdzie, bo będziemy robić w domu, jak ty też masz w domu. Normalny piekarnik, także wiesz, do 22, że tam, no. Co chcesz powiedzieć? Dodaję mi... Przepraszam. Dodaję mi... bazylika. To jest łóżka... Czajna. Herbatka. Herbatna. Jaka? Jaka to jest łóżka? Do herbaty. I zobaczcie mi, co u nas wyjdzie. Także... I zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Trzeba pracować w okularach, wiesz, w takich. Smażyć cały czas w okularach. I wtedy no, nie ma problemu. Teren, 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 teren. Teren, 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 teren. Bambolera, bambolera, chukuchukuchum, teradara, taratara, kisari, tim, pim, tim, 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 pim, 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 pim. Tin 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 bambolela, 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 bravissimo, grazie.